Witam serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o mechanizmach konsensusu sieci. Jest to temat, który spędza sens powiek każdemu początkującemu na rynku kryptowalut, ale również tym, którzy już mają doświadczenie, a wciąż jednak dyskutują na temat użyteczności proof of work lub też efektywności proof of stake, która miałaby przewyższać efektywność innych mechanizmów konsensusu. Dlatego dzisiaj sobie skonfrontujemy te Algorytmy. Zapraszam serdecznie do oglądania. Mechanizm konsensusu sieci. Jest to rodzaj prawideł rządzących strukturą zwaną zdecentralizowaną autonomiczną organizacją. Mowa o DAO, który jest szczególnym rodzajem inteligentnego kontraktu istniejącego w przestrzeni cyfrowej. Jego celem jest ustanowienie formy pozarządowej, bezpaństwowej jednostki oraz zaprogramowanie zasad w nieobowiązujących. Te wszystkie obowiązujące prawa są zapisane. Poprzez smart contract, czyli algorytm, który jest egzekwowany automatycznie, a właśnie rolę nadrzędną w tym systemie stanowi po prostu program. Program, który odwołuje się do mechanizmu konsensusu. Wewnątrz DAO panują rządy większości. Oznacza to, że do zmiany rządzącego nim porządku potrzebujemy 51% uczestników. A w jaki sposób można wejść w uczestnictwo w strukturze, okazuje się, że do takiej struktury można wejść dzięki nabyciu wymitowanych tokenów za pomocą napisanego do tego smart kontraktu. Na przykład poprzez ICO. A więc posiadając tokeny DAO, można głosować za wprowadzeniem zmian w strukturze, poniekąd ma się po prostu prawa obywatelskie wewnątrz tego cyfrowego. Państwa. Mechanizmy konsensusu sieci pozwalają zapobieganie zjawisku double spend, czyli podwójnego wydawania, oraz zapewnieniu prawidłowej kolejności w kwestii dopisywania bloków zgodnie z założeniem struktury. Poza tym, mechanizm konsensusu powinien chronić użytkowników przed niepożądanym rozłamem sieci, a więc sytuacji, kiedy doszłoby do utworzenia nowej kryptowaluty na innych zasadach. Jednym z najpopularniejszych właśnie mechanizmów konsensusu jest proof of work. Jak sama nazwa wskazuje, jest dowodem wykonanej pracy i potwierdzeniem jej poprawności. A więc w przypadku świata kryptowalut najpopularniejszą jednostką reprezentującą mechanizm konsensusu proof of work jest oczywiście Bitcoin, ale za nim ciągnie się również lista mniej lub bardziej znanych tokenów. Chociaż nie ukrywajmy, że większość jednak kryptowalut powstających czy też emitowanych obecnie, jednak opiera się o inne mechanizmy. A dlaczego? O tym opowiemy sobie za chwilę. W przypadku POW, czyli Proof of Work, wszyscy górnicy rywalizują o to, kto pierwszy znajdzie rozwiązanie danego problemu matematycznego dotyczącego bloku kandydującego do tego, żeby zapisać go w blockchain. Problem ten może zostać rozwiązany wyłącznie za pomocą metody brute force, czyli takie metody polegającej na sprawdzeniu wszystkich możliwych kombinacji wymagającej ogromnej ilości prób oraz nakładu energii. Kiedy górnik w końcu znajdzie właściwe rozwiązanie ogłasza je całej sieci i jeżeli rozwiązanie jest poprawne otrzymuje nagrodę za wydobyty blok określana jako transakcje generacji oraz opłaty transakcyjne zawarte w bloku. Do VAT proof of work na pewno musimy zaliczyć Prawdopodobieństwo wystąpienia selfish mining, czyli oszukiwaniu w miejscu wydobywania bloków. Chociaż ja bym się spierał o to, czy bitcoinie, ze względu na takie rozbudowanie infrastruktury, jest to nadal możliwe, jest to możliwe, ale nieopłacalne prawdopodobnie dla żadnego z górników, dlatego selfish mining raczej bym tutaj przypisał w kwestii możliwości wystąpienia dla innych, mniej spopularyzowanych kryptowalut. Natomiast warto też mieć to na uwadze. Kolejną wadą jest potrzeba wykorzystania ogromnych zasobów energii elektrycznej, a co za tym idzie, jest to poniekąd nieprzyjazne dla ten model mechanizmu jest nieprzyjazny dla środowiska. Kolejnym elementem jest wydobycie kryptowalut, które odbywa się na sprzęcie o wysokiej mocy obliczeniowej, co wiąże się często z wysokimi cenami sprzętu. Kopiącego. A teraz przejdźmy sobie do proof of stake, czyli mechanizmu konsensusu, na który ma przejść jedna z najpopularniejszych kryptowalut, jaką jest Ethereum. Data przejścia Ethereum na POS jest planowana 2020 rok wraz z wprowadzeniem nowego, odświeżonego Ethereum 2.0. POS wydaje się, że jest o wiele bardziej efektywny od proof of work, przynajmniej jeżeli chodzi o ekologiczność jednak posiada pewnego rodzaju wady. Wśród tych wad wymieniamy możliwość prowadzenia bribe attack i jest to sytuacja, w której osoba będąca w posiadaniu ponad 51% kryptowaluty ma przewagę w sieci i może samodzielnie decydować o jej dalszym rozwoju. I jest to sytuacja podobna do tej z Proof of Work, gdzie 51% sieci, jeżeli znajdzie się w posiadaniu jednej jednostki, będzie ona mogła dokonywać zmiany w protokole kryptowaluty. I kolejnym elementem, który nie do końca jestem w stanie zakwalifikować jako wadę, bo to jest poniekąd też zaleta, ale w mm, Proof of Stake posiadanie coinów często wpływa na to, że mamy możliwość dokonywania głosu dla rzeczach ważnych w danej infrastrukturze. A zatem większość wodaży inwestorów, oczywiście tym, którym zależy na, na rozwoju tego systemu, niechętnie będzie obracało tymi tokenami na giełdzie, ponieważ odpowiedni system zachęt raczej skłania użytkowników do przytrzymywania bezpiecznie ich tokenów na portfelach, co może wpływać też pośrednio na zmniejszenie płynności na danym aktywie, czyli częste wahania kursów. Przed ostatnim mechanizmem konsensusu jest delegaty Proof of Stake, czyli mechanizm, który funkcjonuje w kryptowodach typu EOS czy LISK. I jest to mechanizm nieco zbliżony do Proof of Stake, jednak jest tam ta literka przed tym akronimem D, która oznacza delegacja. I chodzi tutaj mianowicie o to, że wynagrodzenie w DPOS dostają tylko delegaci. A delegaci są wybierani za pośrednictwem głosowania, za pomocą tokenów danej sieci, a więc użytkownicy sieci mają wpływ na wybór listy węzłów, zwanych później delegatami, którzy będą tworzyć kolejne bloki transakcyjne, będą potwierdzali transakcje i również zbierali wynagrodzenie za podtrzymywanie sieci. Wśród wad tego mechanizmu możemy wymienić centralizację, ponieważ jeżeli mamy Określoną ilość jednostek, które mogą potwierdzać transakcje, no, nigdy nie dojdziemy do odpowiedniego stopnia rozproszenia, do jakiego się dąży w systemach typu POW czy POS. I ostatnią metodą jest proof of importance, czyli metoda konsensusu zaproponowana przez platformę NEM. W tym ujęciu system nie wynagradza wyłącznie osoby z dużą ilością danego tokenu, a incentywizowani są również użytkownicy działający aktywnie w danej sieci a aktywność jest właściwie zależna od liczby wejściowych przerw na dane konto. Czyli jest to ciekawe połączenie zarówno mechanizmu zachęt ekonomicznych oraz wykorzystywania tokenów do przesyłu. Wydobywanie monet w tej metodzie konsensusu nazywane jest harvestingiem i w sieci NEM Żeby otrzymywać coiny należy posiadać minimum 10 tysięcy takich tokenów NEM. Z kolei, prawdopodobieństwo zatwierdzenia bloku przez użytkownika zależy od jego współczynnika ważności konta, która jest zależna od ilości posiadanych tokenów. Im więcej tokenów trzymamy gzem na portfelu, tym krótszy czas do tego, żeby otrzymać kolejne wynagrodzenie. A i nad sprawdzaniem wiarygodności użytkowników czuwa algorytm, który weryfikuje na jakie konta, jak często oraz w jakiej ilości zostały przesłane. Ksemę. Nie są to oczywiście wszystkie mechanizmy konsensusu, bo mowa chociażby o proof of authority, czy też DAG, czyli skierowany graf acykliczny, działający chociażby w projekcie IOTA. Także do pozostałych mechanizmów konsensusu będziemy jeszcze na pewno wracali w naszych audycjach. Jestem ciekawy, czy preferujecie któryś z tych czterech mechanizmów konsensusu i najbardziej on do Was przemawia, a może. Skłonięcie się ku hybrydzie, na przykład Proof of Stakes, Proof of Work. To mogło być również ciekawe. Tymczasem ja się z Wami żegnam i do usłyszenia w następnej audycji.